witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszego customa pod tytułem Shattered Memories. Jesteśmy w odcinku trzecim i ostatnim razem byliśmy tu przy tym pięknym przycisku i przy drzwiach i w ogóle... dobra, jest ze mną PO jak zwykle, Dygni. Dobry wieczór, panie redaktorze. Ja was bardzo przepraszam, bo ostatnie dwa odcinki nie zauważyliśmy, że dalej miałem włączone dziamalenie u PO, więc pewnie słyszeliście wszystkie jego dźwięki. Nie ogarnęliśmy tego. Nic, no po prostu nie zauważyliśmy, ślepe krety, że było dziamalenie włączone, tyle. Także tak, jakby... bo wcześniej nagrywaliśmy coś do TR2 u mnie, odcinek i ja zapomniałem po prostu wyłączyć dziamalenie. No, także ślepundry, no co zrobić, tak było. Najserdeczniej przepraszamy. Dobra, to nic, jedziemy dalej z tym, wciskamy przycisk. Wciskamy przycisk stopera i jest kolejny basen. Kto by się spodziewał, ludzie. Ale my teraz to się chyba wracamy. Czekaj, my mamy jakiś klucz dodatkowy. Tak, mamy klucz. Ty właśnie, a ja w głupi sposób mapy nie wziąłem. No czekaj. Właśnie, GPS-a bierz. Aha, tu się lodowisko zrobiło w ogóle. Mapę. Dobra. A, będą katakumby. Taliony zresztą. Tak. Dobra, czy tu jest coś posuwalne? Nie, bo nie ma plamek. Dobra. Wiesz, ja i tak sprawdzę jeszcze z 5 razy, czy w tych rożkach coś jest, prawda? Oczywiście wiecie, rozumiecie, że muszę, bo inaczej bym był chory. Ciekaw jestem, czy w tym lodzie coś się będzie do zbierania. Trzeba ten lód może zniszczyć. No bo tak jakoś wygląda jakby, nie? Mhm. Jeszcze tu popatrzeć po tych, po ścianach, bo ostatnio nam w sumie całkiem niegłupio szło z tymi sekretami. Chodzę po tym lodzie. Jaki my mamy stan sekretów? Właśnie, zobaczmy, czy na dole pod lodem coś w ogóle jest, bo nie wiem, trudno stwierdzić. Mamy stan sekretów 2 znalezione. 6 chyba w jeszcze całości. Jeszcze trzeci. Dobra. Aha, no nie wiem, czy pod lodem coś jest. W sumie to można zapisać. No moje oko na tę odległość raczej tutaj nic nie widzę. Oj, w tym lodzie, muzyka wiesz? Przez to. To co, idziemy do zimowego? Tak, tylko w sumie, wiesz co, ja, daj mi chwilkę, ja zamknę okno i zapalę światło, bo nie widzę mapy. Dobra. Ja se łyknę wody. Dobra, jestem z powrotem. I co? Martwi mnie trochę stan apteczek. Pod basenem mamy lód. Apteczek mam, proszę ja ciebie, jedną małą i 4 duże. No to ja mam jedną małą, 3 duże. Więc tragedii, jak na moje oko, to nie ma. No ja mam trochę większą tragedię. Ale rewelacji znowu też nie. Dobra, taliony mamy. To idziemy, tak? A tak ciekawe, że jej zimno nie jest, ale w sumie to jest... sen. To jest sen właśnie, więc... Może ona nie czuje zimna. Tu jest tak. Tu jest obraz bardzo ładny. Chyba nawet żeśmy go zidentyfikowali, co? W sumie to ja bym flarę zapalił, bo są przynajmniej 2 pomieszczenia, gdzie bym wlazł. Tu jest coś za. Tak jakby coś było, ale nie, rogu tam ale nic nie ma. Było. Ale nie ma. Jest, no właśnie, jest rożek taki bezczelny, ale... Schowany taki. Idziemy na samą. Ale i szczerze powiedziawszy, ja tutaj nic nie widzę, panie. Chyba, że jest jakiś blok wysuwalny. Może być. Tu oczywiście, rozumiem, się nie da, dobrze. Nie, raczej nie ma nic. Przecież jest dziura w podłodze. Dziura w podłodze? I ściana wspinalna.
masz ścianę spinalną. No, widzisz ten rożek w lodowcu, jest dziura autentycznie w podłodze. O, telefon mi dzwoni, dzień dobry. Rzeczywiście, nie zauważyłem tego. Tylko, że tam jest bardzo, że tak powiem, tego. Wysoko. Nie, ja to w sumie wczytam, bo głupio, bardzo głupio zrobiłem. Flara mi zgasła, wiesz? Flara mi w połowie zgasła. Ja bym chciał sprawdzić, czy tam nie ma jakichś ścian do odskoczenia. Nie, patrzę, czy nie ma za nami jakiejś dziury do odskoczenia, dlatego tak długo mi z tym schodzi. Ja może ale też chyba nie. Zejdę. Ale nie, zdecydowanie nic nie ma. Nie było? Nie, nie było. A przynajmniej zapala. Nie widzę. Szkoda mi flary. Ile mam ich w ogóle? Mam ich 20. Ja 38. Dobra. Będzie wesoło. Oczywiście nic nie zostawili. W sumie to tak średnio zrobiłem. Nic nie zostawili. Ja ich z pistolców. Tak? Ja ich z shotguna. No. W sumie to tak marnie zrobiłem, ale... I co, mamy rozdrożo, mamy... Tutaj mamy coś. Ja bym poszedł na lewo. Będzie skuter. Tak coś czuję w kościach, bo tu jest wysoko. No chyba, że... Skoczymy tam z... Ale w sumie... Ale ona się z tego zsunie, co? No... Na prawo raczej tak, ja idę na lewo. Znaczy, że pod górę. A ja już tu widzę, kule będą jakieś lecieć na mordę pewnie. To zrobimy sejwik. No, kule. Były. Coś one zrobią? Czy tak po prostu? O kurde! A, tak po prostu. Będą następne. Następne kule będą? Tak. Ich nie udało mi się przeżyć. A to muszę się wspiąć najpierw, tak? A tu tak. Coś? Nie, tu nic. A jest do przeskoczenia ten lód. To, ja bym... ale to było w sumie, ten drugi zestaw kul był dość prosty do tak, prosty, ominięcia. Ale poczekaj, bo zanim my tam przeskoczymy przez ten lód, myślisz, że tam nic nie ma wcześniej jakiegoś sekretu? Nie wiem, trudno mi stwierdzić. Ja bym tam, tu bym wrzucił flarę. Dobrze, patrz. Aha. Korci mnie, żeby tam wpaść w tę przepaść i zobaczyć, czy tam coś jest. Ja podejrzewam, że to jest głupi pomysł, ale... To jest bardzo głupi pomysł, ale no jak nie sprawdzę, to będę chory. Nie, tam jest śmierć rychła. Tak, czyli rychła mówisz... Śmierć. Czyli mówisz, żeby sprawdzić jeszcze raz, czy tam coś nie ma. Ja bym się cofnął do tego... początkowego, że tak powiem, wąwozu, jakbym to nazwał. I tam, zobaczył, gdzie, tam, czy gdzie po drodze leciały. Nie było jakiegoś sekretu. Aha, w ten sposób. Kompletnie do tego fragmentu domu, tak? Wspiąć się po tej wielkiej drabinie. Nie. W tym wąwozie co się zatrzymały kule. A. Bo tutaj jest jakaś spinalna chyba część no tego właśnie wąwozu. Tak wygląda, jakby była. I tu niby jest coś jakby tak na rękach można było pójść. Właśnie. Nie, do góry. Spróbujemy po prawej stronie jest coś. No właśnie tutaj niekoniecznie. Czyli jednak moja idea zmarła śmiercią naturalną. No ale tak jakby tu można było... Albo, a może tam? No ale ona się tu nie wespnie, co? Tu jest za wysoko dla niej. Tak. Więc moja idea zmarła. Ale jeszcze patrzę na wszelki wypadek, czy jeszcze jest gdzieś możliwość wejścia. Aczkolwiek widzę, że to raczej będzie się ślizgała po tym. No a tu, a może tu się wespnie, czy nie?
Nie, nie wespnie się. Dobra, zostawmy to, bo w sumie to nic ciekawego nie widzę. Ja też. Idziemy, skaczemy ja przez... ten lód. No, skaczemy przez lód, bo... No ja tu nic nie widzę. Najwyżej będziemy sobie pluć w brodę. Najwyżej. I co, jak przeskoczymy przez lód... Aha. To... Aha, kwas. Dobrze, okay. Rozumiem. Dobra, czyli trzeba to jeszcze zwinniej zrobić. Tak źle. Jest źle. Ohoho. Nie powiedzcie mi, że to są jakieś dźwignie. Jedna jest, tak, zdecydowanie. Czekaj, ja to muszę zloadować. Która, ta pierwsza? Nie, jedna się tak wyróżnia, taka jest... Taka... no wiesz. W sumie która, się... bo nie wiem. Jedna jest taka... taka krzywa. A ja, wiesz co, a ja sobie zrobię tak, sejwik sobie zrobię na drabinie, bo ta ściana z kolcami przeleciała. Ja bym w sumie zobaczył, czy coś za nią nie ma, bo tak jakby było. Ja tego nie przeżyję. Czekaj, ja muszę to zlotować. Okej. I co, patrzymy, czy coś jest. Te są wszystkie takie ładne, proste dźwignie była, jedna jest taka krzywa. Ja wiem, cholera, jeszcze raz muszę. Ale, ty, ale podpucha. Podpucha. Nie było nic? Nic za ścianą nie ma kompletnie, ale szwindel. Podpucha i szwindel. Ja myślałem, że będę fajny i coś wymyślę. To w sumie mogę wczytać zapis na drabinie, bo co? No tak. Jak mówisz, że tam nic nie ma, to ja nawet tego nie pokazuję, bo nie ma sensu. No nie ma nic kompletnie, jest lita ściana. Ja może to sobie zapiszę na drabinie, bo jak coś wyskoczy... Nie chcę tego powtarzać. Wychodzimy w basenie. Na razie mi nic na mordę nie wychodzi. Co? Wylezie? Jesteśmy w basenie, nie wiem, którym diabli wiedzą. Podejrzewam, jesteśmy, że pierwszym, aczkolwiek... Jesteśmy w basenie... Widzę żyrandole... Ale w sumie to co? Coś z tego wyniknie? Czy tak niekoniecznie? Czy my tutaj byliśmy? Tak jakby. A wskoczę sobie jeszcze do wody, bo może coś blok będzie. W wodzie... nic. Nic, no to co, idziemy w kierunku żyrandoli. Ale tam masz blok na lewo. Tak? Gdzie? Jak masz te żyrandol? Jeszcze raz. Jak idziesz do żyrandolu, no, na lewo, za chwilę masz blok do wysunięcia. A to ty mi mówisz o bloku w pokoju, do którego ja jeszcze nie wszedłem. No spokojnie, a słońce drogie, spokojnie. A ty jeszcze jesteś w basenie. Myślałem, że w basenie było. Nie. I za blokiem coś jest? Za blokiem nie, aczkolwiek podejrzewam, że to trzeba dosunąć, trzeba będzie tak, gdzieś żeby dosunąć, z niego na tak żyrandol doskoczyć. Bo ja się jeszcze nie rozglądałem tutaj, dopiero tylko zobaczyłem, że jest blok posuwalny, bo mnie spamisz, że mam natychmiast się zająć blokiem. Tam jest jakaś klapa w podłodze. Dobra, to tak, podsuniemy podsuniemy ten blok cały śmieszny do żyrandola. No jak zobaczysz na żyrandol, to jest taka jakaś brązowa klapa. Nie wiem, czy ona się opuszcza, czy nie. A właśnie, czekaj, bo tu można obadać ściany i zobaczyć, czy jest jakieś spinalne. Tu na przykład coś nie... Na moje oko nic nie było. Nie ma. Dobra.
Ewidentnie nie ma. Dobra, to szkoda mi flary, bo nie wiem jak długi jest ten custom. Sobie oświetlam pistolcami. Podsuniemy pod żyrandol. To skakuje. To i dobrze. A widzę guzior. I co dalej? Jestem na żyrandolu, mamy tak. Mamy skok w lewo, gdzie prawdopodobnie, z którego prawdopodobnie na razie nic nie wyjdzie, bo trzeba klapę podwyższyć z tego co widzę, w takie śnieżne. Podejrzewam, że to jest czasówka. Bo myślisz? Tak. No i tu jest taka, nie wiem czy to widzisz czy nie, mam nadzieję, że widzisz. Sobie o. Zapalę flarkę. Przeskoczyłem. Dokończ słońce. Co widzę? Taką... O, taką, taki brązowy podest, a jeszcze zobaczę, czy z niego można skoczyć gdzieś. Nie, bo on się zapada. Aha. Czyli jest kaszana. Jak to zapada? Zapada, jak się zbliżasz do tego. Co się zapada? Ta brązowa klapa. Przecież ja do niej, na nią właśnie skoczyłem. To jak się zapada? Czy ona mi tam nie doskakuje? Może przeskoczyłeś. No, nie dolatuje mi tego. Już mam to wymierzone. No, okay. Do żyrandolu nie doskoczy z tej brązowej klapy. Mówisz o tej klapie na prawo. No taka brązowa, lewitująca. Z rozbiegu doskoczyłeś. Nie, z shifta. Ona nie jest przy ścianie. Nie, ona nie jest przy ścianie. To jest czasówka i to wredna. O matko. Mówisz? Chyba już ją zjaiłem. Zdecydowanie ją zjaiłem. Czy ona z brązowej klapy doskoczy na żyrandol? Nie. A gdzie skaczesz? Na lewo? Na klapę. No. To najpierw muszę obczaić, jak to jest zrobione. Dobra, zrobiłem. Poczekaj, bo ja nie. Wiesz co, jak skaczesz z brązowej klapy na to, gdzie żeśmy przesuwali blok, to nie musisz z łapaniem. A nawet jest lepiej, jak zrobisz bez łapania, wiesz? Ale poczekaj, najpierw idziesz na brązową klapę, tak? Tak, potem skaczę na Marię Dorię, jest przycisk, tak? Nie, ja już mówię po naciśnięciu klawisza. Tak, odwracam się szybko, biegnę i skaczę jakieś tam pół kroku przed końcem, żeby ona nie przeleciała, tak? Ale poczekaj, z brązowej klapy biegniesz do klocka. Tak, i zrobię z rozbiegu, ale bez łapania, żeby szybciej. Okej, okay, i wtedy z klocka na żyrandol. Z klocka na żyrandol i z żyrandola na klapę, znowu bez łapania, żeby biegła prosto. Nie wiem, czy ja to zrobię szybko. Zrobisz, a czy szybko, to ja już nie wiem, ale zrobisz. No panie, jakżeś zrobił na przykład, co to było takie wredne. Ta głupia w Xianie była taka głupia czasówka. Aha, tu jest do wodzianki, dobra. O, coś mi chyba... Zrobiłem. O, no to dobrze. Danych zresztą.
Jest wodzianka i jest wielki strasznie prąd. I co? I się zaczynają quarters. A i w quarters jest jajko. Jedno. Jesteś jajko? Tak. Ty i wychodzimy w kuchni, wychodzimy... Ohohoho! Dzień dobry, jest gość z mordą Piera. Tylko ja tego nie widzę wyjścia. Jest. Wychodzimy z lodówki. Dostajemy dużo amunicji. No to ciekawie, bardzo mi się to podoba. Bardzo schizowe. No i co, to czyli zrobiliśmy basen, tak? Okej. Okay. Basen... Tak, on tutaj zostawił. Wolałbym, żeby jakaś apteczka była nagle do zebrania. No i co, czyli zrobiliśmy basen, lodówkę, skarbiec. Jest schowek jeden. Jest sypialnia. Dobra, zrobimy sejwiś. W domu, tak. Tak. I teraz pytanie, gdzie idziemy teraz? No to trzeba jakiś basen zrobiony, strych. Zostały tylko strychy, ty, a jest zamknięty z powrotem basen. Tak? No bo może się zamyka za nami, jak skończymy. I ona mówi no. No to ciekawe. No to bo mamy skrytka, skończone. A dziurka na klucz bardzo słodka, bo ma oczy z tego... z... Barkangu. To w końcu nie wiem, czy będziemy tam jeszcze raz iść, czy to jest po prostu już zamknięte, bo zamknięte. Tam już się zamknęło. No to co, idziemy na górę. No, nie ma innego wyjścia, tak. To co, bierzemy... Który pokój? Jak wchodzisz na górę przez schody, to mamy tak. Jedne drzwi po prawej, jedne drzwi po lewej i... Na szczycie, tak. Tak, na szczycie. To może zrobimy te po lewej, koło sypialni, która jest otwarta, co? Bo zostały nam tylko dwa klucze i rzeczywiście... Tak, zostały nam tylko... Oj, z roboty mi znowu ślą maile, no wiecie co. Gotujesz? No, bo mamy stylistkę, co pracuje z Kolumbii, wiesz, więc u niej... Jak u nas jest 14, to u niej jest 8 rano. Ale to musisz teraz wracać do roboty? Nie, ale ona nam po prostu wysyła maile. Jak dostajemy maile o 12 w nocy, to nie jest nic... nienormalnego, bo u niej jest wtedy co? U niej normalny dzień pracy jest. Minus 8 to jakaś 16. No to. No więc czasem dostajemy. Do lewego pokoju, tak? Tak, czasem dostajemy maile o 1 w nocy, to akurat jak ona kończy robotę, więc. No to nieźle. Nie ma z tym wielkiego problemu. Chodźmy do lewego. W lewym jest jakaś. Wygląda mi to jakoś łazienkowo, więc tak zrobimy. Apteczka. O, jest mi dobrze. O, harpunnik. Tak? O. Zajrzałem do środka z lewiku. Aha. Ty, nawet szczoteczka jakaś jest. No, fajnie to wygląda. Tu jest harpunnik, ale w sumie to co? Więcej nic nie ma, bo tutaj... Tyle? To mogliśmy tam iść przed basenem. Ale skąd mogliśmy wiedzieć, tak? To idziemy teraz na prawo, tak? Ale no, ale mogliśmy to w sumie zrobić przed basenem. Byłoby chyba prościej. To nie, czy nie musieliśmy prawo? Strzelać do niczego w wodzie. Tak, zrobimy sejwik. Prawe drzwi. Dobra. Co tu będzie? Jest wejście na górę. Co chwilę zapisuję, bo... Ja też to chwilę zapisuję, bo tutaj są takie ciemności. Jest... To jest, zdaje się, wspinalne.
ale nieposuwalne. Już wam flarę zapalę. Zapal. Też zrobimy znowu save. Będzie pikający HP. Oma. Aha, jeszcze jakieś psy są, jeszcze jakieś... Ile ja mam czego? 5 shotguna i no! Dobra, jeden zostawił apteczkę. O matko, na jednym pikselu życia jadę. Rybcia? Jesteś rybcia, właśnie rybcia skończyła mordować. Co mi zostawili? No, podnieś, podnieś. Co, nic? Co za świnie? O, widzę drabinkę na górze. Ale takie ognisko? Znicz na strychu? Znicz na strychu. Czara się... ognia na strychu? Tu akurat jest w sumie ładnie i jasno wokół tego znicza, to... A to co jest? To jest... Jest drabinka na górę. Jakieś... No to widzę. I coś jeszcze? Ale są zamknięte tutaj tylko drzwi. To jest tekstura płaska. No to... Ale to najpierw idziemy na drabinkę, czy najpierw idziemy do drzwi? Bo tu jakieś otwarte są, tu się coś otworzyło. Zdecydowanie na drzwi. Mhm. Bo tutaj są, że tak powiem, zamknięte drzwi na górze i nic z tym nie zrobimy. O, drzwi się za mną zamknęły, jak miło i przyjemnie. I tu się co za... A tu jest ta ruska ugroza. No, ciekawie. A jakby to przeskoczyć? Ja to zdoduję. Dobra, nie ma tu nic podnoszalnego, dobra. Poczekaj na mnie, bo ja to powtarzam. Dobra. Dobra, wielki murek się zrobił. Mhm. Rozumiem, że są kolce. Ty, a mnie... Aha, tu jest... Dobra, na dole jest, rozumiem, podłoga, bo tak mnie korciło, żeby sprawdzić, co tam będzie. Oj, się dzieje. Tam jest inna podłoga... Aha, tam jest płynne złoto, dobra. A ty tam coś sprawdzasz, tak? Tak, sprawdzam, czy... Ale nie ma nic. No, leć dalej. Tu jest, rozumiem, złoto, tak? Okej. Okay. Oj, kula! O kurczę. Aha. No bo pewnie doszedł autor do wniosku, że ktoś sobie będzie jaja robił tak jak ja i sprawdzał powoli wszystko. Ale wiesz co jest najlepsze? Że się nie dałem kuli rozjechać. Można było ją przeskoczyć. No to piątkę, tak, przeskoczyć. No to piątkę, dobrze żeśmy sobie z tym poradzili. A tu co będzie? Trzeba flarę pewnie zapalić, jak zamrzecie. Tak, zapal sobie flarę.
i zjedziemy tyłkiem. I co? No, przygotuj się. Barkang? Za dużo kombinowałem. Zrobić cholerstwo? Sardynia, przestań za szybko. Miałeś kulę? Nie lamię na Barkangu, bo za szybko to chcę zrobić. No właśnie, Barkangu miałeś kulę. Tak, będzie. 100 peranda. Tak, to dobrze. Jak dojdziesz na drabinę, to powiedz, co tam zapytamy. Już rozumiem, gdzie kula była dobra. Za tobą. Noż, Jezus. Tu będzie dinozaur żrący larę co chwilę, bo się człowiek śpieszy. Jezus, ja nie wiem. W poprzednich partach mi bardzo fajnie szło, w tym parcie z tymi drzwiami tak lamię, że... Tam też troszeczkę przytywałem. Dobra, jest drabina. To tutaj zakończył odcinek. Na dole drabiny czy na górze? Na dole. Dobra. To co, dziękujemy za oglądanie, sorry za fejle, pośmiejcie się w komentarzach. I co, do następnego cyklu.